Dobry Państwu, witam Państwa na, proszę Państwa, kolejnym mini wykładzie z cyklu Cywilizacja życia w pigułce. I jestem zaszczycony, że mogę przez Państwa wystąpić. Dziękuję za ten fakt bardzo Panu mecenasowi Jerzemu Kwaśniewskiemu, prezesowi Instytutowi na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris. I już tradycyjnie chciałem bardzo pozdrowić serdecznie panią mecenas Magdalenę Majkowską i Beatę Czechanowską. Tak jest. Proszę Państwa, zapraszam wszystkich gorąco również do wsparcia. Otóż, że Państwo mogą to robić pieniężnie Instytutu na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris. Oraz proszę Państwa bardzo gorąco o modlitwę Państwa za Instytut Ordo Iuris. I w tym krótkim wykładzie chciałem się zająć kilkoma sprawami, które są niezwykle istotne, niezwykle ważne w kontekście cywilizacji życia. Mamy sytuację, proszę Państwa, taką na scenie polityczno-partyjnej, na scenie najjaśniejszej Rzeczypospolitej Partii, przepraszam, Polski, które, proszę Państwa, to sytuacja jest dość ciekawa pod kątem socjologicznym, pod kątem polityczno-partyjnym, ale głównie oczywiście w tematyce naszej, trzeba może powiedzieć szerzej, czyli w ujęciu cywilizacji życia, czy na partie polityczne jest za cywilizacją życia, czy nie jest, czy propaguje cywilizację śmierci. Oczywiście ten mini wykład poświęcić jako pierwszą część na właśnie w tej tematyce. W porównaniu wszystkich partii politycznych, które lub są w koalicji rządzącej, lub w opozycji. Oczywiście będę mówił tutaj o większych partiach. Pozwolę sobie je nie rozbijać na mniejsze partie, jak na przykład w przypadku Konfederacji Kolona, czy Nu Narodowy, bądź szeroko rozumianej wolnościowcy. Chociaż, proszę Państwa, o kilku odłamach wewnątrz danych koalicji wspomnę, ponieważ myślę, że to jest niezwykle istotne, jeśli porównujemy daną sytuację do innej. W tym wypadku partie polityczne do siebie. Właśnie w ujęciu zgodności ich programu, ich postulatów, a co więcej w zgodności z zachowaniami danymi posłami, paniami i panami posłami, względem właśnie ich czynów w zgodzie z cywilizacją życia. Chciałbym zająć się na początku oczywiście koalicją rządzącą, ponieważ ona jest przez stronę władzy w naszej wielkiej Polsce. Oczywiście największą z tych partii jest ludobójcza obecna Platforma Obywatelska. Dlaczego mówiłem ludobójcza obecna? Ponieważ też w latach pańskich byliśmy statkami jak to pan Donald Tusk i inni prominentni posłowie ludobójczej aborcyjnej Platformy Obywatelskiej wprost wycinali frakcję konserwatywną wewnątrz ich właśnie partii macierzystej, partii, w której byli partii zakładani. I oczywiście byliśmy świadkami, jak na przykład troje posłów zagłosowało za, proszę Państwa, projektem
zatrzymaj aborcję, bodajże, która położyła Fundacja Życie i Rodzina, jakakolwiek plus jest i inne fundacje i stowarzyszenia. I oczywiście ci posłowie również zostali za to nagrane, a nawet zostali wyrzuceni. Potem pan senator Jan, z tego co pamiętam, Jan Filip Libicki, którego pozdrawiam, również wystąpił z Ludowicy Opozycyjnej PO. I oczywiście później zapisał się do PSL. Oczywiście, proszę państwa, jeśli nie chodziło to stricte o zatrzymanie aborcji, to chodziło o ważne kwestie mordowania dzieci nienarodzonych poprzez obrzydliwą aborcję. Na to, że ci posłowie konserwatywni się nie zgodzili, nie zgadzali, nie zgodzili się na ten ludobójczy aborcyjny proceder. I teraz tak, oczywiście znane są państwo wypowiedzi i pana premiera Donalda Tuska, i nawet pana doktora Rafała Trzaskowskiego, który, proszę państwa, jest prezydent, który, proszę państwa, właśnie jako teraz, jako człowiek, który jest również brany pod uwagę jako kandydat na urząd prezydenta na Sejm Najjaśniejszej Rzeczypospolitej Polskiej, ma takie, a nie inne zachowania, które właśnie pracują go jako tego, który na komisji był ideologiem gender, lesbian, gay, biseksual, panseksual, queer, plus. I oczywiście zdaje się, że pan dr Rafał Trzaskowski i inni posłowie, inni działacze ludobójczej opozycji Platformy Obywatelskiej zgadzają się ze słowami pana posła Nitrasa o opiłowywaniu katolików, opiłowywaniu ludzi po prostu, którzy mają inne poglądy, inne wartości, żyją innymi zasadami niż na przykład pan poseł Nitras, czy pan doktor Rafał Trzaskowski, czy pan premier Donald Tusk. Więc, proszę państwa, widzimy, jak partia, która mieni się partią chadecką, rzekomo partią chrześcijańsko-demokratyczną, tą partią nie jest. Nie jest tą partią już od dawna. I widzimy to również na zasadzie jakiej, że ludzie, którzy głosowaliby na diabolicznym lewicę, tak naprawdę głosują na ludobójczą aborcyjną Platformę Obywatelską. Ponieważ w sumie niemalże nie ma żadnych różnicy, czy głosują na Platformę Obywatelską, czy na diabolicznym lewicę. I proszę państwa, oczywiście to moja subiektywna ocena. Dając popierek rachmusowy wartości i zasad cywilizacji życia, trzeba jasno i klarownie powiedzieć, że ludobójcza to aborcyjna Platforma Obywatelska nie należy do partii, które tutaj promują, które tutaj żyją zasadami i wartościami cywilizacji życia. Które to zasady wartości UKU i święty Jan Paweł II Wielki, papież Klemien, papież Polak. Drugą partią w kwestii rządzącej, którą chciałem omówić i porównać, zgodnie z jej postulatów z czynami i zachowaniami danych posłów, to jest oczywiście Polska z 2050, która, proszę państwa, jest zachowana ideologią ekologizmu. Czyli, proszę państwa, właśnie tym, że nie ma być w naszej wielkiej Polsce, nie ma się palić węglem, proszę państwa, oczywiście w kopalni mają być z gruntu wygaszane, a wszystkie postulaty ekoterrorystyczne mają być wprowadzane. Jak najszybciej agenda ekoterrorystów ma być jak najszybciej, proszę państwa, tutaj propagowana, deklarowana i jak najszybciej ma być wprowadzona.
Oczywiście, proszę Państwa, to jest. Jakby tutaj, proszę Państwa, chciałem stricte się tym zająć. W kolejnym odcinku właśnie tych krótkich, gmiennych wykładów, które dotyczą cywilizacji i życia. Bardzo gorąco Państwa zapraszam na media społecznościowe Instytutu na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris, do wsparcia pieniężnego Instytutu, o ile Państwo oczywiście mogą to robić. I oczywiście o modlitwę bardzo gorąco Państwa zapraszam dla wszystkich pracowników i wolontariuszy Instytutu na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris. Chciałem bardzo gorąco pozdrowić prezesa Instytutu na Rzecz Kultury Prawnej, pana mecenasa Jerzego Kwaśniewskiego, i pozdrowić panią mecenas Magdalenę Majkowską i Beatę Czochanowską. Bardzo dziękuję, że mogłem z Państwem wystąpić, byłem zaszczycony. Dobranoc.